zatrzymały sztupety. W najbliższych tygodniach już osoby, które by chciały taką wystawę mieć, a mianowicie wystawę poświęconą osobom z niepełnosprawnością intelektualną. Osoby z niepełnosprawnością intelektualną z kilkoma słowami, które je charakteryzują, to Boże, te osoby. I to jest taki wystawa, gotowa się sprawia tych osób, aby pokazać piękną każdego życia, także i tego życia, które przez ten świat jest odwracane jako to gorsze, które należy się pozbyć przed narodzeniem. Wiem, że tu będziemy kolejną jakby walkę, także o to, aby w sposób prawny bronić niepełnosprawnych. Także dzisiaj, proszę Państwa, o hazardach rozmawiamy, bo ludzie coś albo są nic na ten temat nie wiedząc, albo są leniwi za bardzo, nie chcąc jednocześnie zajrzeć do internetu, bo to się samo w oczy rzuca, że to nie są Żydzi, mówią, to są hazarowie. Także proszę do internetu zaglądać i z nami mieć kontakt, bo oni, ci hazarowie, jak cyganie, jeździli, podróżowali po całym świecie, a to tu osiedli, a to tam naród koczowniczy prawie, proszę Państwa, to przyjmują troszeczkę stąd, stamtąd, ale mają jakby swoje postanowienie nie dać się splamić tradycjami, zwyczajami. No ale to już też takie powtarzanie po Żydach, bo to Żydzi mieli się nie splamić przez narody pogańskie, jak Jebuzejczycy, Kananici, Moabici, Amoryci, jak już osiedli w ziemi obiecane, to jest swoją drogą, ale oni nas wozili, nas nosili tych różnych śmieci, tak samo jak i złoto mieli z Egiptu, tak i tu Jahwe przestrzegał przed wiarą w duszę nieśmiertelną, w duchy, w czary, w magię, aby nie znalazł się wśród was nikt taki, kto skacze, przeskakuje przez ogień, ani wróżbita, ani czarodziej, ani wzywający zmarłych, gdyż obrzydliwością dla Jahwe to jest wszystko. Dzisiaj to, co ludzie robią, jest obrzydliwością dla Jahwe, ale oni po żydowsku od dupy strony Jahwe usunęli, Biblię do śmietnika i hulaj, dusza piekła nie ma, dookoła cielca ze złota tańczą, bo to wszystko błysk, bo to wszystko faryzejski blask, saduceuszowski błysk. Zachęcamy i ja dziękuję za rozmowę na antenie Radia Maryja. Pozdrawiam ksiądz Tomasz Kacelarczyk z Fundacji Bractwa Małych Stópek, był naszym gościem. Dziękuję za uwagę. To ostatnia rozmowa w tym wydaniu aktualności dnia, już za chwilę serwis informacyjny. Zaraz będzie burza. Także na temat hazardów dzisiaj, proszę Państwa. Na tematy różne.
Zapraszamy do naszego radia Tok FM Euro, Conchita Barbie, Baby Langstrom Extra. 11 dzisiaj już jest. 11, zapraszamy. Także kończymy i zapraszamy, ciąg dalszy trwa.